Rzucę jeszcze okiem na ten las. Widziałeś go, tato. Pan Cartwright nie powycinał drzew. Ma prawo obejrzeć, nim kupi. To żaden problem. Nasza bryczka czeka w tutejszej stajni. Pojedziesz z nami, Susan? Z przyjemnością. Ale ja powożę. Nie możesz ze złamaną ręką. Jeszcze wielu zakasuje. Nie tak się umawialiśmy. Zobacz, Hoss. Prawdziwy cudotwórca. Może wyleczyć i rękę. Nie wierzę w znachorów ani w maści z węża. Niedługo ta ręka będzie jak nowa. Umiesz się śmiać z kłopotów. Będziesz miał zdrową rękę. Inni nie mają tyle szczęścia. Nazywa się pan Garth? Jestem, jak to określiła młoda dama, cudotwórcą. Jeśli kość się nie zrośnie, spróbuję panu pomóc. Boże! Uraziłam jego uczucia? Nie zawracaj sobie nim głowy. Jedźmy obejrzeć las. Słynny Garth, uzdrowiciel. Miłej przejażdżki. Wrócę za godzinę. Nie spiesz się. Odbiorę zakupy. Jedź ostrożnie, żeby nasi klienci nie wpadli do rowu. Daj mi lejce. Jest taki śliczny dzień. Konie są niespokojne. Proszę. Nie kłóć się z nią. Kiedy jest w takim nastroju, postawi na swoim. Panie Cartwright. Co się stało, Jeb? Był wypadek. Pan Blanchard nie żyje. Susan jest kaleką. Wszystko z mojej winy. Hoss, mam tego dość. Powtarzasz to w kółko. To był wypadek. Mógł się przydarzyć każdemu. Nie możesz się tak zadręczać. Szanuję twoją troskę, uczucia. Ale nie bierz na siebie całej odpowiedzialności. Gdybyśmy obarczali się wszystkimi winami, jakbyśmy żyli. Masz rację, tato. Ale Susan tego nie rozumie. Doktor Moore przywozi dziś wybitnego specjalistę. Chciałbym poznać jego opinię. Dobrze.
Pojadę z tobą. Ale pamiętaj, to był wypadek. Co pan stwierdził? Dokładnie zbadałem panę Blanchard. Stłuczenia i rany goją się dobrze. A co z jej nogami? Czy moja bratanica będzie chodzić? Mogę tylko potwierdzić diagnozę doktora Mora. Nie widać żadnych zmian w jej nogach. To dlaczego nie może chodzić? Wezwijmy specjalistę z Nowego Jorku. Dr. Grossman jest najlepszym specjalistą w kraju. Dziękuję. Mam dziś dyliżans. Muszę pilnie wrócić do San Francisco. Późnym popołudniem. Napije się pan herbaty? Z przyjemnością. Mogę wejść do Susan? Proszę. Cześć, Suzy. Lekarz pozwolił mi cię odwiedzić. Ciemno tu, odsłonię. Nie. Lubię półmrok. Powiedział, że wracasz do zdrowia. Niedługo wstaniesz. Wiem, co powiedział. Są jeszcze inni lekarze. Mam dość lekarzy i ich badań. To wszystko na próżno. Nie możesz się poddawać. Hoss, ty wiesz i ja wiem. Już nigdy nie będę chodzić. W życiu nie słyszałem takich bzdur. Lekarze znajdą przyczynę i znów będziesz zdrowa jak ryc. Mój tata nie żyje. Wszystko przez moją głupotę. Nie możesz się o to obwiniać. Mój tato mówi, że jeśli człowiek się obwinia, jego życie traci sens. Wiem. Posłuchaj. Nie chcę już nikogo słuchać. Zostaw mnie. Proszę. Znajdę jakiś sposób. Obiecuję. Nie chcę rozmawiać. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Jesteście lekarzami. Powinniście wiedzieć. Tylko lekarzami, nie cudotwórcami. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie wiemy, co jej dolega. Być może nigdy się nie dowiemy. Może choroba ustąpi samoistnie. Nie wiemy tego. Lekarze. Co z was za pożytek? Hoss. W porządku, Ben. Od dnia wypadku ma nerwy napięte jak postronki. Ludzie, którzy się obwiniają, bywają drażliwi. W takim stanie jest Susan. Oskarża się o śmierć ojca. Poczucie winy może zaburzyć psychikę. Doktorze, może Susan nie chce chodzić? Bardzo możliwe.
Może kiedyś będziemy leczyć psychikę tak jak teraz ciało. Wymyślcie lepiej, jak pomóc Susan. Trzeba być cierpliwym, pełnym nadziei i modlić się. To da jej ukojenie. Żałuję, że nie mogę zrobić nic więcej. Muszę już jechać. Hoss, odwieź lekarzy do miasta. Wrócę na rancho. Pożyczysz mi konia? Proszę bardzo. Dziękuję wszystkim za udział w pierwszym spotkaniu. Wierzę, że od dziś grupa moich zwolenników się powiększy. A pod koniec będzie tak duża, że wszyscy nie zmieszczą się w sali. Moja moc będzie coraz większa i większa, aż stanie się wszechpotężna. A ci, którzy uwierzą, zostaną uleczeni. Może teraz. Mówisz, że pomagasz ludziom. Pomóż mnie. Kim jesteś, nieszczęśniku? Biedakiem, który nie może zarobić na życie. Co ci się przydarzyło? 5 lat temu zrzucił mnie Mustang i tak mnie pokręciło. Jestem włóczęgą i żebrakiem. Nie mogę dosiąść konia ani naskładać siana w stajni. A ty mówisz, że wiara uzdrawia. Czy jest nadzieja dla kogoś takiego jak ja? Czy możesz mieć nadzieję? Widziałem cierpienia, których doświadczali ludzie. Widziałem nieszczęścia i niedole, które spadały na synów tej ziemi. Wszyscy błagali mnie o pomoc, o cud. Czego ode mnie chcesz? Obietnicy raju? Chcę znów chodzić. Móc pracować. Jak bardzo chcesz? Wierzysz, że możesz być uleczony? Którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, głusi słyszą. A ja? Pomóż mi. Pokładasz we mnie nadzieję? Wierzysz we mnie? Tak. Wierzę. Gdy kładę ręce na twojej głowie, uwierz mi. Otwórz swą duszę, otwórz serce. Uwierz we mnie, a twoje ciało się wyprostuje. Uwierz mi, a będziesz chodził jak dawniej. Stań prosto. Pięć lat minęło od wypadku. 5 lat włóczęgi, żebrania o jałmużnę. I znowu mogę chodzić. Słyszysz, przyjacielu, po 5 latach znów chodzę. Dziękuję. Panie Garth, mogę z panem pomówić? O czym, przyjacielu? O tym kalece. Chodź ze mną do hotelu.
Suzy, to ja, Hoss. Wiem. Słyszałam, jak rozmawiasz z ciotką. Chcę ci o czymś powiedzieć. Kolejny lekarz? To nie lekarz. To ktoś, kto ci pomoże. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. On mógłby ci pomóc. Hoss, idź sobie, proszę. To pan Garth. Ten uzdrowiciel? On naprawdę pomaga ludziom. Wyleczył kowboja, który był cały pokręcony po upadku z konia. Sprawił, że on znów chodzi. Co ci szkodzi z nim pomówić? Nie chcę z nikim rozmawiać. Obwiniasz się o śmierć taty. Ja czuję się winny z twojego powodu. Już zawsze będziemy żyć w poczuciu winy. Hoss, nie chcę, żebyś cierpiał. To była moja wina. Poczujesz się lepiej, jeśli się z nim spotkam? Cokolwiek ci pomoże, poprawi mi nastrój. Wystarczy, żebyś z nim pomówiła. Dobrze, porozmawiam z nim. Nie jestem o tym przekonana. Rozmawiałem z Susan. Ona chce go widzieć. Sądziłem, że uzgodnił pan to z rodziną. Proszę mi wybaczyć. Chwileczkę. Chce pani jej pomóc? Czy woli pani, żeby leżała w łóżku do końca życia? Pewnie, że nie. Co to szkodzi? Próbowaliśmy już wszystkiego. Przepraszam, nie chciałam pana urazić. Skoro Susan chce pana widzieć, proszę wejść. Gdzie ona jest? W tym pokoju. Zaprowadzę pana. Nie, zostań. Nie bój się światła. Jestem Garth. Spróbuję ci pomóc. To takie zabawne. Najlepsza komedia rybałtowska, jaką widziałem. Szkoda, że mnie tam nie było. Jak twoja ręka? Za parę dni zdejmę ten blak. A jak ty się miewasz? Garth mówi, że zrobiłam ogromne postępy. Minęło parę tygodni. Jego zdaniem niebawem będzie poprawa. Mówi, że świetnie sobie radzę. Ale jak ty się czujesz? Cudownie. Z dnia na dzień czuję się pewniejsza. Nim skończy się lato, będę chodzić. Poruszasz stopami? Nie. Garth mówi, że to przyjdzie samo, kiedy całkowicie mu zaufam. Już mu bardzo ufasz, ale ciągle za mało. Dzień dobry, panie Cartwright.
Wybacz, Hoss, mam zajęcia. Do zobaczenia. Susan przechodzi teraz krytyczny etap kuracji. Proszę, żeby się pan z nią przez jakiś czas nie spotykał. Przyjaźnie się z Susan od lat. Robię teraz z Susan intensywne ćwiczenia z koncentracji. Każdy zewnętrzny impuls może zaburzyć jej koncentrację i opóźnić powrót do zdrowia, a nawet spowodować regres. Susie, mam cię nie odwiedzać? Jeśli pan Garth tak uważa, tak będzie lepiej. Skoro tak, do zobaczenia. Dam ci znać. Do widzenia, Hoss. Musisz mi zaufać, całkowicie i bezgranicznie. Musisz mi ufać całym swym jestestwem, bez cienia wątpliwości. Ufasz mi, Susan? Tak. Ufasz mi tak, że zrobisz wszystko, co ci każę? Tak. O co chodzi, Garth? Twoja wiara ma ograniczenia. Nieprawda, wierzę ci absolutnie. Tak ci się wydaje. Twoja wiara nigdy nie była całkowita. Staram się. Jesteś zablokowana, coś cię ogranicza. Musimy to usunąć. Nie wiem co. Będziesz musiała dać z siebie więcej. Poświęcasz mi tyle czasu. Mógłbyś pomagać innym. Nie powinnam cię dłużej zatrzymywać. Jesteś niezwykłą kobietą. Piękną ciałem i duchem, a przede wszystkim pozbawioną egoizmu. Dziękuję. Po raz pierwszy się uśmiechnąłeś. W świecie, który znam, nie ma powodów do śmiechu. Tylko nędza, duchowe ubóstwo. Jeśli uznasz, że powinieneś odejść, zrozumiem. Zrobiliśmy zbyt duże postępy, by teraz przerwać. Podejmiemy ostatnią próbę. Zrobię wszystko, żeby chodzić. To musi być akt absolutnego, bezbrzeżnego oddania się w moje ręce. Tylko jeśli zaufasz mi bezwarunkowo i uwierzysz we mnie całkowicie, będę mógł cię uleczyć. Co mam zrobić? Przemyśl to i powiem ci, co postanowiłem. Dostałem wiadomość. Czego chcesz? Pogadać. Byle szybko, muszę wracać. Pracuję od 2 tygodni. Nie odzywasz się. Co się dzieje? Nic ci do moich spraw. Nie wyjadę bez forsy. Jakiej forsy? Nie traktuj mnie jak swoich durnych wyznawców. Panienka jest bogata, chcesz ją oskubać. Daj moją działkę. Mylisz się. To wrażliwa, inteligentna dziewczyna. Muszę jej pomóc. Dyrdy mały. Jesteś kaznodzieją. Zaczynasz wierzyć w to, co głosisz. Skoro nie wierzysz, wyjedź. Nie pozbędziesz się mnie. Czekam. Załatw to szybko.
Kto tam? Gard, mogę wejść? Proszę. Rozmawialiśmy dziś o akcie oddania. Cały czas o tym rozmyślam. Ja też. Niepokoję się. Nie ma powodu. Sądziłem, że czekasz na okazję, by wyrazić najpiękniejsze ludzkie emocje. Nie myślałam o tym w taki sposób, raczej jak o próbie. Co mam zrobić? Susan, chcę, żebyś za mnie wyszła. Poczynam sobie zbyt śmiało? Sama nie wiem. Nie sądziłam, że ktoś mnie poprosi o rękę. To mój dowód wiary w ciebie, w to, że mogę cię uleczyć. To byłoby wyrachowane. Myślałam, że wyjdę za mąż z miłości. Wiara i miłość to dwie strony medalu. Jedna bez drugiej nie mogłaby istnieć. Prosisz mnie o rękę, bo chcesz, żebym zaczęła chodzić? Nie. To nie byłoby fair. Proszę cię o rękę, bo cię kocham. Susan, proszę, wyjdź za mnie. Potrzebuję cię tak samo, jak ty mnie. Gard, jestem ci potrzebna. Gard, ty mnie potrzebujesz. Trzymaj mocno. Troszkę mocniej. Nie jeździsz codziennie do Susan, co u niej? Prosiła, żebym na razie nie przychodził. Gard się nią opiekuje. Ma do niego zaufanie. Bardzo jej pomógł. Widziałeś Thorna? Dosiada konia jak kowboj. Nie jeździł 5 lat. Aż dziw, że tak galopuje. Z Gartha też wszyscy kpią. Może masz rację. Mam dla ciebie wiadomość. Jaką? Susan chce cię widzieć. Zaczęła chodzić? Nic o tym nie wiem. Pojadę. Ostatnio mnie tak męczyłeś jako 5-latek. Hoss, miło cię widzieć. Witam, panie Cartwright. Prosiłaś, żebym nie przychodził. Co się stało? Mamy nowinę. Niespodzianka? Susan będzie moją żoną. Że co? Bierzemy ślub. Chcę, żebyś mnie odprowadził do ołtarza. Susie, ledwo go znasz. To obcy człowiek. Dla mnie nie. Kochamy się. Po co ten pośpiech? Zaczekaj, bądź pewna. Jestem pewna. Im szybciej, tym lepiej. Dla dobra Susan. Ślub odbędzie się w sobotę. Przyjdziesz? Dam ci znać.
Słyszałem nowinę. Gratuluję. Bardzo sprytnie. Wielkie rancho, mnóstwo bydła. Czego chcesz? Wypłać mi działkę. Nic nie dostaniesz. Żenię się z nią, bo ją kocham. A jak panna młoda się dowie, że nie będzie chodzić? Rozgryzie cię, zanim atrament wyschnie na akcie ślubu. Być może ją uzdrowię. Zawsze miałem przeczucie, że we właściwym czasie uleczę odpowiednią osobę. Nie wyleczysz nawet zdartej skórki. Weź od niej pieniądze i daj mi moją działkę. Nie, umowa wygasła. Na pewno? Tak. A jeśli powiem jej prawdę, co wtedy? Wynocha stąd. Jak cię tu jeszcze zobaczę, zabiję cię. Zrób to, o co cię Susan prosi. Zaprowadź ją do ołtarza. Ona go nie kocha, dopiero co go poznała. Czasem wystarczy jedno spojrzenie i miłość wybucha jak płomień. Co cię gryzie? Przyprowadziłem Gartha do Susan, żeby zaczęła chodzić. Nie sądziłem, że to się tak skończy. Thorn, co ty tu robisz? Przyszedłem do ciebie. Wejdź. Tato, to jest pan Thorn, ten, którego uzdrowił Garth. Wyjeżdżam dzisiaj, ale chciałem ci coś powiedzieć. Mów. Ten Garth, wielki uzdrowiciel, jest oszustem. Jak to? Uzdrawia mnie w każdym mieście, a potem nabija sobie kamzę. Teraz żeni się z tą dziewczyną, bo ma chrapkę na jej forse i wielkie rancho po ojcu. To wszystko wyjaśnia. Dlatego się z nią żeni. Pojedziesz tam ze mną. Co to, to nie. Hoss. Daj mu spokój. Jak to udowodnię? To nic nie da, jeśli Susan naprawdę kocha Gartha. Ona go nie kocha. Kocha człowieka, którego chciałaby w nim widzieć. Garth ma nad nią jakąś władzę. Trzeba odwołać ślub. Chyba masz rację. Ale przekaż jej to bardzo subtelnie. Coś wymyślę. Chcę porozmawiać z Susan. Jest już w łóżku. Rano ją pan zobaczy. Spytam ją. Chwileczkę. Jeśli chodzi panu o pieniądze, dam je panu. Jestem bardzo bogata.
Dlaczego pani mi to mówi? Bo chcę, żeby pan opuścił ten dom. Kocham Susan. Ożenię się z nią. Jeśli pani zaakceptuje nasz związek, będziemy bardziej szczęśliwi. Chodzi panu tylko o ranczo i jej pieniądze. Nie wierzę, że pan ją kocha. Pani ją kocha. Chce pani zniszczyć jej szczęście? Nie chce pani, żeby znowu chodziła? Czekałam, żeby ci powiedzieć dobranoc. Cieszę się, chciałem z tobą porozmawiać. Coś się stało? Nie. Jesteś śliczna. Bardzo cię kocham. I ja cię kocham. Nie czekajmy. Weźmy ślub jutro. Nie jestem temu przeciwna, ale Hoss nie dał jeszcze odpowiedzi. To takie ważne? Musimy na niego czekać? Wychowaliśmy się razem. Jest moim przyjacielem. Chcę, żeby był na moim ślubie. Możemy chyba poczekać parę dni. Susan, boję się. Czego? Ludzie nie rozumieją moich zdolności. Mogą chcieć nas rozdzielić. Nikt i nic nas nie rozdzieli. Skoro to takie ważne dla nas obojga, po co ryzykować? A jeśli cię stracę? Poczekamy na Hossa do jutra. Jeśli nie da odpowiedzi, weźmiemy ślub pojutrze. Dobrze. Dobranoc. Miłych snów. Dobry wieczór. Chcę z panem pomówić. W cztery oczy, przed domem. Co to za sprawa, panie Cartwright? Kim pan właściwie jest? Nie rozumiem. Thorn, pana kumpel, złożył mi wizytę. Wyjaśnię to panu. Proszę się nie trudzić. Podał mi fakty. Zaraz wyjaśnię panu powody. Słucham. Człowiek, którego mam uleczyć, musi we mnie wierzyć, ufać mi. Taki pokaz z Thornem jest dla wielu ludzi bodźcem. Kiedy daję im taki dowód, nawet jeśli jest fałszywy, wielu ludzi zaczyna mi wierzyć. Tak jak Susan. Jak Susan. Thorn twierdzi, że jest pan oszustem. Co będzie, jak Susan odkryje, że nie może jej pan pomóc? Wierzę, że ją uleczę. Susan nie jest jedną z moich wyznawczyń błagających mnie o pomoc. Ja się w niej zakochałem. Posłuchaj mnie, Garth. Posłuchaj uważnie. To ja przyprowadziłem cię do Susan i odpowiadam za to, czy twój wpływ na nią będzie dobry czy zły. Jeśli ożenisz się z tą dziewczyną dla jej rancza i pieniędzy, to przysięgam, zabiję cię. Przekonam cię o moich szczerych intencjach, jeśli ją uleczę przed ślubem. Nie łap się za to, czego nie potrafisz. A jeśli mi się uda, uwierzysz, że nie żenię się dla pieniędzy? Nie zrób jej krzywdy. Chodź, udowodnię, że źle mnie oceniasz. Co chcesz zrobić? Uleczę ją. Teraz. Miss Celia?
Proszę przyprowadzić Susan. Ona śpi. Proszę. Niech ją pani obudzi. Słyszałam wasze głosy. Tak się ożywiłam, że nie mogłam zasnąć. Hoss, co tu robisz o tej porze? Garth, coś się stało? Nie, Susan. Pan Cartwright wątpi w moje szczere intencje. Nie wierzy, że cię uleczę. To prawda, Hoss? Ja tu sprowadziłem pana Gartha. Muszę wiedzieć, czy cię uleczy. Uleczy mnie. Ale kiedy? Bóg wyznaczy czas. Ja go wyznaczyłem. Teraz nadszedł ten czas. Garth, mówiłeś, że muszę w ciebie całkowicie uwierzyć, że najpierw się pobierzemy. Wiem. Ty we mnie wierzysz, prawda? Pan Cartwright i twoja ciotka kwestionują moje intencje. Hoss? Ciociu Silio? Musimy im udowodnić, że się mylą. Pracowaliśmy dniami i nocami. Przyszedł ten moment. Odkąd się poznaliśmy, wzmacniamy twoją wewnętrzną siłę. Siłę, dzięki której będziesz chodzić. Będziesz chodzić teraz. Każę ci chodzić. Stań i podejdź do mnie. Teraz masz iść. Wstań. I idź do mnie. Wstań, Susan. Rób, co każę. Idź. Rozkazuję ci iść. Garth, nie mogę. Nie podchodź. Susan? Wstań. Nie mogę poruszać nogami. Wstań, Susan. Rozkazuję ci. Podnieś się i idź. Nie mogę. Ja, Garth, rozkazuję ci. Dość tego. Wiem, że się uda. Silio, podnieśmy ją. Wierzyłem, że ją uleczę. Wierzyłem, że ją uleczę. Nie. Susan.
On jest tylko człowiekiem. Ale ja go kocham, Hoss. Kocham go. Nie. Kochasz człowieka, którego chciałaś w nim widzieć. Tak mi przykro, Susan. To wszystko moja wina. Wybacz mi. Hoss. Suzy. On odszedł. To dzięki niemu chodzę. To nie jego zasługa. Chodzisz, bo sama tego chciałaś. Jest tylko jeden cudotwórca. Masz rację. Szkoda, że on tego nie wie. Czy on kiedyś wróci? Wróci. Kiedy zrozumie to, co ty zrozumiałaś. Wróci do ciebie. Będę na niego czekała. On kiedyś wróci. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Jadwiga Cichocka. Czytał Marek Ciunel.